Mamy drugi dzień wydarzenia, które nazywa się Wojownicy Światów, a turnieju Brac Wszelakich, czyli do Bielska zjechało prawie 150 rekonstruktorów od czasów wczesnych po czasy współczesne, jeżeli chodzi o rekonstrukcję, czyli mamy wojów, mamy rycerzy, mamy białogłowy z wieku XVII, mamy żołnierzy z II wojny światowej, współczesnych, światy Władcy Pierścieni, Gwiezdnych Wojen, Mad Maxa. Będzie jeszcze Japonia później po południu, mamy muszkieterów. Są klauni, są animacje, będzie na przykład coś takiego jak zumba z wojownikami. Będzie turniej uczniczy właśnie i dla publiczności, i dla rekonstruktorów. This is a medieval kitchen. We are represent the Slovakia and we try to explain how to eat the people in the medieval age. We can eat and try the medieval bread, which is biela muka, white biela muka, white flour and black flour mixed, and bake this bread in here, and this is very good. We can try it with our omaczki. Można się pobawić z opaskami uciskowymi. Mamy różne rodzaje medykamentów, typu opasek, bandaży uciskowych. Mamy nawet medyka pola walki, który zrobił, więc może więcej poopowiadać. Mamy broń do zobaczenia, typu kałasznikowów, dragunowów, 50-tki, 2 sety amerykańskie. Jeden na Wietnam, drugi lata 80. Mamy też, jak widać, set niemiecki na kosów i amerykański z tych czasów. Bardzo dużo atrakcji, różne jakieś takie walki na miecze. Teraz są jakieś tam przedstawienia właśnie, wystawiają 3 muszkieterów. Belgika też wczoraj była. Także bardzo dużo różnych takich atrakcji. Ja na przykład jestem, może, powiedzmy, wariacją Ciri z Wiedźmina. Natomiast żadne konkretne uniwersum tutaj nie było brane pod uwagę, po prostu jak się uda, tak się uda. I każdy tutaj pasuje, każdy znajdzie coś dla siebie, i mali, i duzi, także bardzo fajnie. Myśleliśmy na początku, że rycerskie, ale widzę, że jak to wszystkich światów rycerze, tak? Tak. No, w porządku, fajne. Raz, dwa, trzy.